Cześć, z tej strony Karol. Dzisiaj potestujemy detektor lawinowy. To jest model Ortovox Zoom Plus, już nie najnowszy, ale trzyantenowy. Zobaczymy, jak sobie będzie dawał radę. Zakopałem drugi taki sam gdzieś w śniegu, no i zobaczymy, co on będzie rozpoznawał. Zalecają, żeby wyłączyć telefon lub przełączyć na tryb samolotowy. Ja to już mam zrobione. No i zobaczymy, jak będzie szukał. Teraz przestawiłem go w tryb szukania. Jest sygnał. Tu producent podaje, że sprawdzać w odstępach 40-metrowych. Czyli należy przyjąć, że 20 metrów zasięgu to jest realny zasięg tego detektora. To ja mniej więcej wiem, gdzie się poruszać, gdzie on jest zakopany, no ale zobaczmy, co on pokazuje w odległości około 30 metrów. No, na razie coś wykrywa, ale nie jest w stanie określić kierunku. Jesteśmy za daleko. Dobra, poruszamy się w kierunku drugiego. Zobaczymy, przekier odległości złapie. Teraz już słuchać ewidentnie sygnał. Pojawił się tutaj ludek. 20 metrów. Tak jak podaje producent. Około 20 parę metrów. Jeszcze kierunek nie jest zbytnio dokładny. Ale ewidentnie, jak się obróciłem, to zaczyna łapać. Sygnał się wzmacnia. Może skręcić. Tak, od 10 metrów już ewidentnie. Jest. Na ile ten telefon zakłócał sygnał? No, chyba nie zakłócał. On ma włączone Wi-Fi, ma włączonego Bluetootha, więc chyba nie zakłócał, ale sprawdźmy teraz, jak mój telefon będzie włączony i jak to będzie zakłócać sygnał odbiornika. Z powrotem do dziury. Jesteśmy w trybie nadawania. Wyłączamy tryb samolotowy i zobaczymy, co się stanie, jak się włączą sygnały z Wi-Fi, Bluetooth i GSM. Tryb szukania. Telefon do kieszeni. Jesteśmy około 30 kilku metrów od drugiego detektora. To samo miejsce, które startowaliśmy poprzednio. Coś słychać, ale odległość się buja. Teraz nic nie słychać. No dobra. Ruszamy. Zobaczymy, co będzie pokazywał. Idę zygzakiem. Sygnał ewidentnie jest. Zapalił się ludek. Ale nie ma kierunku. Odległość się buja.
sygnał teraz się wzmocnił. Odległości spadły. Tak, i ewidentnie teraz widać, że około 15 metrów. 15 metrów potrzeba od nadajnika, żeby sygnał stał na tyle mocny, że można było poszukiwać, w którym kierunku. Teraz już widzimy kierunek. Działa. No zobaczmy teraz jeszcze raz, jak telefon wyciągniemy stąd. I sam detektor. Dobra, wracamy do miejsca startu. Mój telefon jest czynny, ale wyłączymy go. Tryb samolotowy. Dobra. Miejsce startu. Tryb szukania. Znowu około 30 metrów. Nie ma sygnału, poruszamy się mniej więcej w kierunku drugiego detektora. Jest sygnał. Zaczął pikać regularnie. Pokazuje, że około 40 metrów, chociaż w praktyce jest mniej. Zbliżamy się. Znaleziony. Wniosek z tego taki, że trzeba obserwować osobę na tyle, na ile to możliwe, gdzie była ostatnio i gdzie mniej więcej się mogła zsunąć, no i poruszać się w tamtym kierunku, gdyż no te 20 metrów w przypadku właśnie tego modelu, tu jest napisane, że odstępy 400 metrowe, czyli zakładamy, że detektor znajdzie się w niekorzystnym miejscu, czyli tej 20-metrowej przerwie, 20-metrowym miejscu od śladu, który podążaliśmy, no to powinien go rzeczywiście znaleźć. Tutaj jest około metr śniegu, no nie wiem, jakby głębiej to wyszło, nie? Czy ten śnieg na ile to może wpłynąć, więcej tutaj chyba nie nagarnę, ale widać, że te 20 metrów to jest taka odległość, z której jest w stanie uchwycić sygnał. Telefon rzeczywiście trochę przeszkadza. No skrócił ten dystans o gdzieś około 5 metrów. Czyli zostaje nam ta przerwa tutaj 30-metrowa, więc telefon trzeba przełączyć w tryb samolotowy lub go w ogóle wyłączyć, bo jednak skraca to siłę sygnału. Zmniejsza siłę sygnału i zakłóca odbiór. Ma to znaczenie. To tyle na dzisiaj. Dzięki, na razie.